Także proszę Państwa, ulica Świętokrzyska w naszym radiu, tak FM Eurokoncita, Barbie Baby, Langström Extra. Oczywiście mówi się, że w radiu tylko słychać, ale u nas gwiazdkę widać, proszę Państwa, gwiazdka pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina. Oświecająca, oświetlająca Pałac Kultury Stalina i Lenina. Mamy też i pastę, proszę Państwa. No i tematy bardzo ciekawe, to już tu w tych sąsiednich audycjach zapowiadamy, Państwo się dowiecie, skąd to rechodupstwo w Warszawie, że a to frajer, a to frajerka, a to taki, a to taka. Ja dzisiaj mówię do tego, że ty jesteś tak jak i ta Ewka na lotnisku, która mieszkała, że no jej byt był możliwy tylko dzięki temu, że kogoś nabrała, że kogoś oszukała i wtedy mówiła, a to frajer, a to frajerka, a to to, a to tam. Ja mówię do tego Mareczka, ja mówię, że słuchaj, taki sam jesteś, ty się przyjrzyj. No i weź to lusterko, nie bój się tego lusterka, przyjrzyj się, popatrz się. No bo wiecie Państwo, jak oni chcą mieć i być, to przecież wiadomo, że taki ktoś nigdy nie będzie miał zapotrzebowania duchowego, żeby gdzieś jechać na kongres. Tak jak to na przykład Świadkowie Jehowy robią. Nie po pieniądze, nie z majtkami, nie na handel. To nie ma takich ludzi praktycznie tutaj. Dlaczego w Warszawie? Bo nie ma Świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma ludzi wiary. A Warszawa przez diabła urobiona. Jest stary tramwaj, stara wiara, stary pakiet, stary tramwaj. Jeden Pałac Kultury Stalina i Lenina. Przez Pałac Kultury Stalina i Lenina, ateistyczny, o którym zresztą się przyznał Grzegorz Braun, powiedział, że to autorytarny budynek postawiony w miejscu prywatnym, no bo teraz i tak prywatne się wszystko robi, a oczyszczacze kamienic, no może nie będą mieli teraz najlepiej, ale podpadli.